10 najlepszych postaci z horrorów. Skupiam się na postaciach, które są mordercami. Posiadają czasami moce nadprzyrodzone, czasami są psychopatami, ale chodzi o morderców z horrorów. Także zaczynamy. Zachęcam Was do zrobienia własnej listy w komentarzu. Pennywise. Główny złos książki Kinga to. Akcja książki została podzielona na dwa tory. Część opisanych wydarzeń ma miejsce w 1958 roku, gdy bohaterowie są 11-latkami, a część w 1985 roku, gdy są już dorosłymi ludźmi, nie pamiętającymi zbyt wiele ze swego dzieciństwa. Wydarzenia te odbywają się podczas serii niewyjaśnionych morderstw w Derry, której ofiarami padają wyłącznie dzieci. W 1958 roku bohaterowie postanawiają odszukać i zabić tajemniczego mordercę, który okazuje się potworem od tysiącleci żerującym w main. Tytułowe to przybierające często postać Pennywise'a tańczącego klauna, czasami przedstawiającego się jako Bob Gray. To potrafi zmienić się w coś, czego jego ofiara boi się najbardziej, w mumię, w martwego brata, utopionych chłopców czy wilkołaka. W 1985 roku Pennywise rozpoczyna kolejną serię morderstw, zmuszając dorosłych już bohaterów, aby powrócili do Dery i stawili czoła największemu koszmarowi swojego dzieciństwa. Autor nie skupia się tylko na walce postaci ze złem, ale przede wszystkim na ich życiu, wewnętrznych przemianach i dojrzewaniu, malując jednocześnie barwny portret amerykańskiej prowincji. Sam Klaun jest niezwykle przerażający, lecz jeśli chodzi o filmy, to tylko we wcieleniu Tima Ten nowy jest śmieszny po prostu, a film to typowy straszak na dzieci bez duszy. Sorry, gdyby nie zwalona najnowsza część, Klaun byłby dużo wyżej na tej liście. Charles Lee Ray, seryjny morderca fikcyjny, antybohater serii filmów Laleczka Chucky, znany bardziej jako Chucky. Lalka produkcji wytwórni Guys Doll Company. Osią konstrukcyjną filmów z udziałem Ray'a jest bowiem wątek nietypowej reinkarnacji psychopaty, którego dusza pośmiertnie przeszła do ciała plastikowej zabawki. Głosu lalce użyczył amerykański aktor Brad Dorif. Pełne nazwisko bohatera nawiązuje do trzech popularnych amerykańskich przestępców – Charlesa Masona, Lee Harvey Oswalda oraz Jamesa R. Ray'a. Letterface jest jednym z najukrotniejszych i działającym w najbardziej bestialski wyrafinowany sposób filmowych morderców psychopatów, jest wzorowany na popularnym seryjnym zabójcy Edzie Genie. I tak jak postać Gaina ma skłonności kanibalistyczne. Leatherface pochodzi z teksańskiej prowincji, a swoje ofiary zabija głównie za pomocą piły mechanicznej. Swój przydomek zawdzięcza skórzanej masce powstały ze skóry jego ofiary noszonej na twarzy. Jest bohaterem teksańskiej masakry piłu mechaniczną. Oczywiście. Ja wiem, że pewnie dla was... Osób, które wychowywały się na jakimś paranormal activity, to tego typu filmy są po prostu głupie i niestraszne, ale walić to. Te tanie horrory lat 70. i 80. to są po prostu cholerne arcydzieła. Krzyk, znany bardziej jako Ghostface, fikcyjny bohater morderca i główny antagonista horrorów w serii Krzyk. Głównym wrogiem antybohatera jest Sidney Prescott. Łącznie we wszystkich czterech częściach serii pod osłoną tożsamości Ghostface'a mordowała siódemka osób. Charakterystycznym pozostaje ubiór Ghostface'a, czy też rzeczywistych morderców podszywających się pod alter ego. Jego stałym elementem jest kostium Halloween'owi, czyli długi czarny płaszcz zwieńczony kapturem oraz biała maska na myśl przewodząca obraz krzyk. Ghostface często dzwoni do swoich ofiar zadając im pytanie, jaki jest twój ulubiony horror. Terroryzuje je oraz wikła w grę polegającą na na odpowiadaniu na zadawane przez niego pytania odnoszące się do popularnych filmów grozy. Michael Myers, postać z Halloween w wieku 6 lat podczas obchodów święta Halloween Michael dokonuje pierwszego morderstwa, pozbawiając życia siostry Judith. Po tym czynie trafia do szpitala psychiatrycznego z powodu swojej nieuleczalnej choroby. Gdy Michael Myers był już dorosły uciekł z instytutu i od tej pory w białej, gładkiej masce i z nożem w ręku mordował ludzi. Swoją podróż rozpoczął od rodzinnego miasta. Demony kazały mu zabić całą swoją rodzinę, a wątek polowania Michaela na swoją siostrę Lury, stał się głównym motywem serii. Dandy Mott, jeden z głównych bohaterów American Horror Story Freak Show. Rozpieszczony, niedojrzały mężczyzna, który znalazł wreszcie swoje powołanie, a dokładniej zabawę, która pozwala mu zaspokoić swój wewnętrzny głos. Mordowanie. Nie da się go opisać słowami. Im dłużej patrzy się na jego postać, tym bardziej się go nienawidzi. Taka powinna być zła postać, nie fascynująca jak na przykład Hannibal Lecter, ale kompletnie odpychająca jak na przykład Joffrey albo właśnie Dandy. Finehead, główny bohater z serii Hellraiser. Frank Cotton rozwiązuje tajemnicę magicznej kostki i wkracza w świat Kenobitów, piekielnego wymiaru, w którym ból i rozkosz są nierozłączne. Przywrócony do życia, wraca na Ziemię jako przerażające monstrum. By stać się na powrót człowiekiem, Frank potrzebuje ofiar. Te zaś postanawia dostarczać mu znudzona spokojem życiem bratowa. Kenobici pod wodą okrutnego Pinheada nie zamierzają rezygnować i robią wszystko, by Frank znowu zaczął cierpieć. Jack Torrance, postać fikcyjna, bohater powieści Leśnienie Kinga z 1977 roku. Filmowej adaptacji książki w reżyserii Stanleya Kubricka z 1980 roku został zagrany przez Jacka Nicholsona, a w miniserialu z 1997 przez Stephena Webera. Jackowi wszystko układa się na przyszłość, dopóki nie osiadł w panoramie hotelu, którym miał zarządzać. Prześladujące go duchy hotelu i inne zjawiska paranormalne doprowadziły go do obłędu. Piękny obraz przemiany człowieka no i ześwirowany morderczy Jack Nicholson, polujący na swoją rodzinę. Freddy Krueger, fikcyjna postać, główny bohater serii horrorów, Koszmar z ulicy Wiązów. Psychopatyczny morderca dzieci, uwolniony z braku dowodów przez sąd, zostaje zlinczowany, a dokładniej spalony żywcem, przez zdesperowanych mieszkańców miasteczka. Po latach wraca, zakrada się do snów nastoletnich, pociech swych zabójców, ale zabija naprawdę. Jedynie pokonując własne lęki, można podjąć walkę z koszmarem. Jason, fikcyjna postać filmowa, bohater horroru w serii Piątek 13. Po dziś dzień Jason wystąpił w 12 filmach pełnometrażowych i licznych dokumentach. Ale co najbardziej zadziwiające, gdyż w zamyśle twórców pierwszej części swojej sagi miał on w ogóle nie istnieć jako drębna postać, stał się ikoną popkultury. Jego osoba była niejednokrotnie parodiowana, pojawiała się w charakterze ironicznym w wielu serialach, jak na przykład w Simpsonowie. O Jasonie realizowano nawet komiksy. Geneza pomysłu na imię antybohatera nie jest skomplikowana. Jason jest kombinacją imion dwóch synów scenarzysty pierwszego filmu, Victor'a Millera, Josha i Jana. Nazwisko z kolei, czyli Warhouse, pochodzi od pełnego nazwiska szkolnej koleżanki Millera, Van Warhouse, które w opinii scenarzysty brzmiało mrocznie. Jason jest nawet grywalną postacią w grze Mortal Kombat. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że się podobało. Dajcie znać w komentarzach o czym chcielibyście następny odcinek światowej dyszki. No i oczywiście stwórzcie własną listę 10 najmroczniejszych, najgorszych, czy też najlepszych, zależy jak to nazwać, postaci z horrorów. Ja tak jak wcześniej wspominałem, skupiłem się na mordercach, czyli, no powiedzmy, slasherach. Nadchodzi Halloween, również idą święta. Z tego względu w najbliższym czasie filmy będą wychodzić rzadziej. Co to oznacza? Będą filmy wychodzić co. Co drugi dzień na Dyszce oraz co drugi dzień na Inwigilatorze, czyli filmu będzie o połowę mniej, także zapraszam Was na Inwigilator, gdzie również pojawi się odcinek specjalny z okazji Halloween. Taki odcinek również był na Światowej Dyszce rok temu i było to 10 potworów słowiańskich, czy też demonów z tego co pamiętam. Tym razem nie zdradzam, co to będzie, ale myślę, że Wam się spodoba, bo będzie dotyczyć to duchów, demonów, horrorów i historii samego Halloween. Zresztą, historię Halloween już poruszałem, także zapraszam Was na kanał Inwigilator, bo tam opowiadałem dokładnie o m.in. polskich korzeniach Halloween, czy też świąt wcześniejszych, i nie mam wcale na myśli tutaj święta dziady. Ponadto subskrybujcie kanał Światowa Historia, bo mam nadzieję, że lada moment powróci on na ekrany wasze i zaczną pojawiać się tam nowe odcinki, co już będzie niezłym wyczynem, bo to będzie oznaczać, że będą trzy filmy dziennie. Czyli całkiem sporo wyjdzie tak w całym tygodniu. Także jeszcze raz subskrybujcie kanał Światowa Dyszka, Światowa Historia i Inwigilator i zapraszam was na halloweenowe odcinki na te wszystkie kanały. Przynajmniej na Inwigilator i Światową Deszkę, no bo Światowa Historia została zdeptana przez YouTube'a niestety. Za co mi bardzo przykro.